10 narkotyzujących się zwierząt. Małpka kapucynka. Mieszkająca w lasach deszczowych Ameryki Południowej, małpka kapucynka należy do tych zwierząt, które lubią czasami odlecieć. W tym przypadku przyjemność idzie w parze z pożytecznością. Otóż małpy te pokrywają się sokami wyciśniętymi z owadów. W ten sposób tworzą naturalną ochronę przed irytującymi insektami i pasożytami. Istnieje pewien gatunek stonogi, który świetnie spełnia się w tej funkcji, a dodatkowo zapewnia kapucynce przyjemne halucynacje. Małpki gromadzą się i wspólnie serwują sobie zbiorowy haj. Muszą jednak uważać z dawkami. Oprócz wizji, stonoga może zapewnić im spotkanie z ponurym żniwiarzem. Substancja wcierana w małpie ciało zawiera nieco cyjanku. Jaguar. O tym, że koty również należą do tych istot, które hajem nie gardzą, wie każdy właściciel takiego czworonoga. Mruczek, odurzony walerianą, przypomina nabuzowanego zieloną euforią hipisa. Tymczasem amazoński odpowiednik naszego domowego kota, jaguar, mając do wyboru z setek tysięcy roślin, sięga po te najlepsze. Otóż zaobserwowano, że zwierzęt z upodobaniem żuje Banisteriosis capi, szerzej znaną ludziom jako ayahuasca. Mimo że sama roślina nie zawiera psychoaktywnej substancji DMT, to posiada ona bardzo silne właściwości antydepresyjne. Owca kanadyjska. W górzystej części Kanady żyje sobie pewna odmiana owcy. Tamże występuje też wyjątkowo rzadko spotykana odmiana porostu, który posiada silne właściwości psychoaktywne. Jakoś tak się złożyło, że obaj rezydenci kanadyjskich gór przypadli sobie do gustu. Kiedy zwierzę namierzy kamień obrośnięty taką wesołą roślinką, z radością przystąpi do ssania go i zdrapywania cennego zielska zębami. Podobno niektóre owce są tak wielkimi amatorami porostu, że ryzykują własne życie, stąpając po niebezpiecznie wąskich, skalnych półkach tylko po to, aby dostać się do swej gwarantującej odlot zdobyczy. Gąsienica. Żyjąca w Peru i Kolumbii gąsienica, będąca larwalnym studium pewnej ćmy, jako jedno z niewielu zwierząt, uwielbia raczyć się liśćmi koki. Koka to święta roślina dla istniejących od tysięcy lat kultur andyjskich i równie święta dla działających stosunkowo krótko karteli narkotykowych. Większość roślinożernych owadów unika spożywania koki. Związki w niej zawarte są silnie trujące dla tak małych stworzonek. Tymczasem wspomniana gąsienica potrafi skonsumować nawet do 50 liści dziennie. Wygląda na to, że receptory tych zwierząt są całkowicie obojętne na substancje zawarte w koce. Obecnie planuje się wykorzystanie tych gąsienic do walki z nielegalnymi plantacjami. Zwierzęta z sawanny. Raz do roku w okolice występowania drzewa o nazwie Marula schodzą się prawdziwe pielgrzymki zwierząt, aby wziąć udział w epickiej libacji zwieńczonej równie epickim kacem. Właściwie to za opis wystarczy. Widzicie na nagraniu, jak to wszystko wygląda. Człowiek. Jesteśmy jedynym przedstawicielem ziemskiej fauny, który sam sobie zakazał korzystania z większości naturalnych psychoaktywnych substancji. Uważamy się za doskonałe istoty mogące decydować o tym, które organizmy mają prawo żyć wśród nas, a które nie. Gdybyśmy opowiedzieli o tym lemurowi, to najprawdopodobniej skichałby się ze śmiechu i z gracją spadłby z gałęzi. Ale my to nie o tym. Według pewnej teorii to właśnie dzięki psychodelikom udało nam się dotrzeć do momentu ewolucji, w którym teraz jesteśmy. Słynny etnobotanik i autor kontrowersyjnej książki Pokarm Bogów, Terence McKenna, opowiada o czasach, kiedy nasi przodkowie zleźli z drzewa i postanowili zorganizować sobie życie na nieco stabilniejszym niż gałąź terenie. Na Ziemi nasz człekokształtny protoplasta znalazł wiele nadających się do spożycia rzeczy, jednak to, co szczególnie miało zwrócić jego uwagę, to niewielkie grzybki, które wyrastały z ziemi nawożonej odchodami zwierząt. Owe tajemnicze znalezisko może i nie zachwycało walorami smakowymi, ale dawało coś znacznie cenniejszego. Pozwalało dokonać paru zmian w naszych mózgach. Dzięki za obejrzenie do końca. Dalsza część tego filmu na kanale A To Ciekawe, gdzie Was serdecznie zapraszam. I dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Trzymajcie się. Cześć.